Sądzie Okręgowym w Elblągu rozpoczął się proces cywilny, w którym córka Mariana Sawicza domaga się od Skarbu Państwa odszkodowania w wysokości 500 000 zł. Pani Wioleta urodziła się po śmierci ojca. Podczas pierwszej rozprawy sąd przesłuchał poszkodowaną oraz jej matkę. Przypomnijmy, Marian Sawicz jest jedną z ofiar grudnia 70. Został postrzelony przez milicję obywatelską na schodach Baru Mlecznego przy ulicy 1 Maja w Elblągu. Zginął na miejscu 18 grudnia 1970 roku. 22-latek nie brał udziału w manifestacjach. Jego narzeczona była w ciąży, a tydzień później, w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, miało odbyć się ich ślub. Do dziś nie udało się ustalić, kto zabił Mariana Sawicza. Nowo powołany ekspert Komisji Europejskiej Andrzej Wojt odwiedził stolicę regionu. W Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym spotkał się z przedsiębiorcami. Ekspert jest odpowiedzialny za ocenę projektów inwestycyjnych do wartości 10 milionów euro, składanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Wydarzenie było okazją, by porozmawiać o tym, czy polską gospodarkę czeka światowy kryzys. Moim zdaniem jeszcze nie i ja nie lubię w ogóle powtarzać słowa kryzys, że się zbliża albo za chwilę będzie i tak dalej. Nie jestem z tych, którzy wprowadzają po prostu panikę. Polska gospodarka ma się nieźle, ponad 4% wzrost rok do roku. Bezrobocie jest na bardzo niskim poziomie, poziom zadłużenia jest niewielki. Jedno co niepokoi to ogromny spadek wartości spółek Skarbu Państwa, który jest wynikową po prostu totalnego upolitycznienia tej części gospodarki polskiej. Czy młodzi ludzie powinni z Polski wyjeżdżać czy zostawać? Jakie mają perspektywy na rozwój w kraju? Zostawać w Polsce, bo ja jakby dłużej niż na miesiąc nigdy nie wyjechałem z Polski, a prowadzę projekty inwestycyjne na całym świecie i to mieszkając na stałe w Polsce, więc to się da robić. Oczywiście, jeżeli wyjeżdżać, to też w celach naukowych, dydaktycznych, poznawczych, to jakby jest znakomity uniwersytet, takie wyjazdy, ale nie poddawać się jakby chwilą, która mówi, a nie wyszło, to wyjeżdżam za granicę, potem ciężko mi wrócić, no bo bym się przyznał do porażki. Nie, absolutnie nie wyjeżdżać. Tu jest tyle możliwości rozwoju, a przede wszystkim Polska jest częścią Unii Europejskiej. Akurat jestem ekspertem Komisji Europejskiej dla finansowania małych i średnich firm, więc zapraszam, bo bardzo dużo pieniędzy jest do zainwestowania. Andrzej Wojt to jeden z kandydatów na prezydenta RP. Był szefem sekcji Młodych Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W latach 1990-1994 pracował w polskiej administracji rządowej. Jest ekspertem w międzynarodowych sprawach strategicznych, rozwoju gospodarczym, procesach prywatyzacyjnych i pozyskiwaniu funduszy. Jakie jego zdaniem wyzwania stoją przed młodymi Europejczykami właśnie teraz? No przede wszystkim bieżące to nie poddać się panice związanej z koronawirusem, bo ja akurat jestem po pobycie wczoraj i w Hiszpanii, i we Włoszech, i w Francji, i w Wielkiej Brytanii w ostatnim tygodniu byłem. I no, sytuacja jest fatalna, jest psychoza absolutna i moim zdaniem jedno to, że to jest wirus, i mówią, że to nie jest wirus naturalny, ale z drugiej strony no nie dajmy się zwariować. Po prostu nie takie rzeczy ludzkość przechodziła. A wydaje mi się, że media są głównym beneficjentem na dzień dzisiejszy. Niektóre media, nie wszystkie, jakby wywoływania większej psychozy niż ona wynika z faktów. Spotkanie z ekspertem to jedno z wielu wydarzeń cyklicznie organizowanych w OPNT. OPNT jako instytucja właśnie tutaj publiczna, która jest otwarta na szereg imprez związanych z promocją przedsiębiorczości, ma w swojej dyspozycji 24 sale do wynajęcia, w tym dwie sale takie wystawiennicze o dużej powierzchni. Tak aktualnie na bieżąco wynajmujemy sale. Przypomnijmy, Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Jest jednostką budżetową gminy Olsztyn.
Ten zespół chirurgów dokonuje rzeczy niemożliwych. W ubiegłym roku jako pierwsi w Polsce wszczepili całkowitą protezę nadgarstka. To jest proteza bardzo stabilna, nadaje się dla osób, które również jakąś pracę wykonują. Oczywiście niezbyt duży wysiłek fizyczny, ale już można tej protezy używać do zajęć codziennych pracy fizycznej. Do tej pory chirurdzy ręki ze szpitala miejskiego wszczepili 4 tego typu protezy. Zabieg trwa około godziny i wymaga sporej precyzji. Ta przestrzeń wolna, którą widać między kośćmi przedramienia i ręką, to jest usunięty pierwszy szereg i miejsce dla protezy. W tym miejscu porusza się nadgarstek. I wszczepione proteza osadzona jest na trzpieniach do kości promieniowej, czyli do przedramienia i do kości nadgarstka i trzeciej kości śródręcza. Jest bardzo mocno zakotwiczona i w związku z tym stabilna. Chirurdzy ręki specjalizują się także w wszczepianiu protezy kciuka. Ten palec odpowiedzialny jest za około 50% funkcji całej ręki i jako przeciwstawne do innych palców narażone jest na spore przeciążenia. Są tam ogromne władowania, jest najczęściej używany i najczęściej po prostu ze wszystkich stawów ręki ulega zwyrodnieniom. Jest to coraz większy problem, zwłaszcza w dzisiejszej dobie smartfonów. Zaczyna się to powoli. To, z czego najbardziej cieszą się lekarze, to, że dzięki nowinkom medycznym mogą szybko pomóc pacjentom. Mamy coraz większe źródło i coraz większe metody, którym możemy chorym pomóc. Że tak jak kiedyś to było usztywnienie takiej ręki, a wiadomo, że każdy z nas liczy na to, żeby ta funkcja ręki była jak najbardziej zbliżona do tej sprzed wypadku, sprzed zdarzenia, czy to w przypadku całkowitej protezy nadgarstka, czy w przypadku protezy stawu CMC1. No i myślę, że to jest też super dla chorych z korzyścią, że jest coś takiego dla nich. Możliwość wszczepiania tego typu protez sytuuje Elbląski Ośrodek jako jeden z najlepszych w kraju. Podobne zabiegi prowadzone są w zaledwie 6 ośrodkach w całej Polsce. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska po raz kolejny odroczyła rozstrzygnięcie w sprawie odwołania od decyzji środowiskowej dotyczącej budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Nowy termin został wyznaczony na 29 maja. Tymczasem na terenie inwestycji prace nabierają tempa. Obecnie prowadzone są prace ziemne. W części Zatoki Gdańskiej rozpoczęło się pogrążanie ścianki szczelnej nadbrzeża południowego. Pozyskana z wykopów ziemia zostaje na miejscu inwestycji. Jest transportowana i usypywana w hałdy w południowej części przekopu. W przyszłości będzie wykorzystana do wykonania sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym. Przekop Mierzei Wiślanej to kluczowa inwestycja obecnego rządu. Ma ożywić gospodarczo Warmię i Mazury. Budowa nowej drogi wodnej ma poprawić dostęp do portu w Elblągu oraz zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku z pominięciem Cieśniny Piławskiej położonej na terenie Rosji. Budowa ma zakończyć się w 2022 roku. Tegoroczna zima poskąpiła nam mrozu i śniegu. Jedni się cieszą, drudzy smucą. A co o tych warunkach sądzą nasi ptasi przyjaciele? Nie da się ukryć, że ptaki reagują na zmiany klimatu i cieplejszą pogodę. Łagodna zima wpływa na wiele aspektów ich funkcjonowania. Dotyczy to na przykład okresu lęgowego. Zdarzył się już w styczniu przypadek, gdzie samica kosa zaczęła wysiadywać jaja, więc jest to ewenement. To nie jedyna sytuacja, która zaskoczyła ornitologów. Skutki ciepłej zimy widoczne są również w ptasiej migracji. Osobniki, które powinny odlatywać na południe Europy, często zostają w naszej strefie, bądź udają się znacznie bliżej niż mają to w zwyczaju. Coraz częściej obserwujemy zimujące u nas w północnej Polsce, zimujące gęsi. Tak? To jest nowość w świecie ornitologicznym. Do tej pory gęsi raczej zimowały, jeżeli już to na zachodzie kraju. W okolicach Bożego Narodzenia, dokładnie nawet w dniu Wigilii tu nad Muzeum Przyrody pojawiły się pierwsze żurawie, potem zaczęły dolatywać kolejne. Jak przyznają ornitolodzy, łagodna zima niesie ze sobą krótkotrwałe konsekwencje. Co więcej, nie zawsze muszą być one dla ptaków negatywne. Kierownik Muzeum Przyrody w Olsztynie, Marian Szymkiewicz, uspokaja, że gatunki, które w zimowych miesiącach spotykamy na co dzień, dobrze zniosły tegoroczne warunki. Chociażby sikory, ale także zimujące u nas nad rzekami zimorodki, wszystkie przezimowały. Dla nich wszystkich zima była bardzo sprzyjająca.
Wiele osób zastanawia się, czy o tej porze widok bociana i żurawia powinien być niepokojący. Otóż nie. Podobnie jak w ubiegłych latach, oba gatunki zaczynają się u nas pojawiać właśnie w marcu, a żuraw może urządzać sobie spacery po polu znacznie wcześniej. Powszechnie wiadomo, że słodycze spożywane w nadmiarze są przyczyną próchnicy, lecz niewiele osób zdaje sobie sprawę, że może być aż tak źle. Możemy mówić o około ponad 90% obecności próchnicy u dzieci i młodzieży. Jest to ogromna liczba. Próchnica dotyka w naszym województwie 57 tysięcy dzieci. Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami z 2019 roku miała za zadanie zapewnić uczniom publicznych szkół podstawowych i średnich dostęp do bezpłatnej opieki stomatologicznej w gabinecie szkolnym. Gabinetów stomatologicznych w szkołach mamy aktualnie 67 w całym regionie, zaś w mieście Olsztyn jest to 12 gabinetów stomatologicznych. Ustawodawca nakazał placówkom, które takich gabinetów nie posiadają, zawarcie umowy z gabinetami zewnętrznymi, lecz bywają problemy z realizacją tego wymogu w praktyce. Szkoła nie może zmusić gabinetu zewnętrznego do tego, żeby zawarł ze szkołą umowę na świadczenie tych usług. Także no niektóre szkoły mają niestety problem z nawiązaniem takich umów. Jeden z gabinetów, który taką umowę podpisał, znajduje się w szpitalu dziecięcym w Olsztynie. Poradnie tego typu powinni odwiedzać rodzice z dziećmi dość często. U dzieci raczej nie możemy powiedzieć o próchnicy w stadium początkowym. Zazwyczaj jest to już próchnica bardzo zaawansowana. Jak rodzic widzi, że dziecko ma problem z próchnicą, jest to ubytek już zazwyczaj duży. Także w związku z tym zalecam jak najczęstsze kontrole u stomatologa, minimum co 3 miesiące. Łatwiej zapobiegać niż leczyć. Wszyscy o tym wiedzą. Lecz co powiedzieć osobom, u których myśl o wizycie wywołuje blady strach? No, żeby się nie obawiali, ponieważ w dzisiejszych czasach wizyta u stomatologa nie musi kojarzyć się z bólem. Potrafimy przeprowadzić zabiegi w sposób bezbolesny, w sposób delikatny. Nie lękajmy się więc wizyty. Pamiętajmy, codziennej troski o zdrowie naszych dzieci nie zastąpi nawet najlepsza ustawa.